Dobrze. Druk numer 491. Proszę Państwa, to jest z kolei znowu w sprawie korekty uchwały, która była uchwałą dotyczącą wprowadzenia do wieloletniej prognozy finansowej. To było zadanie inwestycyjne budowa podjazd dla wózków czy klasztorze śródnorbertanek. Dostaliśmy pismo, w którym wskazano, że zabraknie środków, mówiąc krótko, na dokończenie, na zrobienie dokumentacji. I tak naprawdę my już w tym roku nie mamy tych środków wprost, w związku z czym dodajemy je w przyszłym roku. Jak zobaczycie, to na 2014 pojawi się zapis już nie tylko realizacja zadania, ale również dokończenie dokumentacji projektowej. To nie oznacza niemniej więcej, że projekt będzie nas kosztował więcej, ale zapłacimy za niego dopiero jakby drugą część w przyszłym roku. Złą wiadomością w odniesieniu do tego, do tej naszej uchwały jest to, że pierwszy przetarg chyba nie został rozstrzygnięty, o ile dobrze wiem dzisiaj, nie zgłosili się oferenci. Także nie ma to dla nas jakiegoś dzisiaj znaczenia, bo będzie rozpisany drugi przetarg, natomiast jest to po prostu dodanie 10 tysięcy złotych w przyszłym roku, które będą dodane do fazy projektowej tego badania. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania? Proszę Pana. Orientuję się, jakie są koszty przygotowania dokumentacji do projektu zjazdu dla wózków, ale 46 tysięcy złotych, to wydaje się, to jest gigantyczna kwota. Już odpowiem, to nie dokumentacji. My proszę Panie Andrzeju, w tej kwocie jest dokumentacja i wykonanie. I wykonanie. Tak, proszę zobaczyć, w 2014, a myśmy przeznaczyli 6,5 na dokumentację i otrzymaliśmy pismo z Zigitu, że 16,5 będzie kosztowała dokumentacja i jakby z tych 40 następnym roku dycha dochodzi do dokumentacji. Czy jakieś pytania jeszcze są? Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, stwierdzam, że uchwała została przyjęta.